Przyjechałem do Rzymu, by uzyskać rady Jana Pawła II na trudną drogę, jaka jest jeszcze przed nami, powiedział Tadeusz Mazowiecki w czasie audiencji u papieża. I tyle zapowiedzi. Witam Państwa. Dobry wieczór. Polski premier u polskiego papieża. To wiadomość dnia. Dziś kulminacyjny moment polskiej wizyty, Dzień Watykański. Premier Tadeusz Mazowiecki w czasie swych włoskich spotkań wielokrotnie podkreślał znaczenie autorytetu papieża dla przemian w Polsce. Wczoraj polski premier powiedział: Jan Paweł II zawsze zachęcał nas, zawsze wierzył w zdolność Polaków do odnalezienia drogi dialogu. I wydarzenia potwierdziły, że miał rację. Premier Tadeusz Mazowiecki i członkowie polskiej delegacji na audiencji u Ojca Świętego. To spotkanie ma podwójną wymowę. Jest to pierwsza taka audiencja po przywróceniu stosunków dyplomatycznych Polski ze Stolicą Apostolską. Jest to też pierwsze w historii spotkanie katolickiego premiera naszego kraju z papieżem z Polski. Najpierw spotkanie w cztery oczy, następnie audiencja dla całej delegacji. Papież wręczył premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu medale pamiątkowe. Premier i członkowie delegacji złożyli też wizytę watykańskiemu sekretarzowi stanu, kardynałowi Agostino Casaroliemu. Na ten dzień, powiedział kardynał, czekałem od dawna. Następnie odwiedzili najstarszego wiekiem duchownego polskiego w Watykanie, kardynała Andrzeja Marię Descura. To postać ważna dla naszej historii. Kardynał Descur uczestniczył w rokowaniach w sprawie granic zachodnich, uczestniczył też aktywnie w procesie normalizacji naszych stosunków z Watykanem. Po spotkaniach w Watykanie premier Tadeusz Mazowiecki zwiedził bazylikę i złożył kwiaty na grobie papieża Jana XXIII. Po południu premier i delegacja polska obecni byli na konsekracji trzech nowych biskupów. Uroczyste nabożeństwo w Bazylice Świętego Piotra. Papież udzielił święceń nowomianowanemu nuncjuszowi w Polsce, księdzu Józefowi Kowalczykowi, który otrzymał godność arcybiskupią. Nowomianowanemu nuncjuszowi na Wybrzeżu Kości Słoniowej, księdzu Januszowi Bolonkowi, także podniesionemu do godności arcybiskupiej, oraz nowomianowanemu biskupowi ordynariuszowi diecezji w Mińsku na Białorusi Tadeuszowi Kondrusiewiczowi. W ambasadzie polskiej przy Watykanie pierwsze spotkanie z polskim duchowieństwem. Wśród zaproszonych także arcybiskupi nominanci. Po południu w hotelu Excelsior odbyła się konferencja prasowa premiera Tadeusza Mazowieckiego. Dziennikarze pytali polskiego premiera o przemiany polityczne i ekonomiczne w naszym kraju, o ocenę szans ich realizacji, stosunki z Włochami i Watykanem, a także miejsce Polski w Europie i na świecie. I to już wszystko w tym wydaniu dziennika. Kłaniam się Państwu. Do zobaczenia.